Już za równy tydzień Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia startuje z trzecią odsłoną wakacyjnego projektu Strefa Komfortu. Jak mówi sama nazwa, celem jest odpoczynek w spokojnej miejskiej scenerii przy blasku księżyca i kawałku kultury. To będzie taka kultura z wysokiego pułapu. Będziemy pokazywać intrygujące, ciekawe filmy w ramach kina na tarasie, właśnie w tej przestrzeni, w przestrzeni tarasu budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Będziemy również organizować koncerty. Koncerty na tarasie będzie ich w tym roku 5. A koncertowanie na tarasie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia rozpocznie się już 26 czerwca wizytą zespołu Oxford Drama. 3 lipca swoją obecnością zaszczyci zespół Voices of the Cosmos. Tydzień później będziemy mieli możliwość posłuchać Tomasza Makowieckiego. W sierpniu natomiast do Radomia przyjedzie Ina West oraz Perfect Son. Kluczem tutaj jest przede wszystkim po prostu dobre granie, dobra muzyka i pewna wrażliwość na muzykę. Zaczniemy koncertem 26 czerwca. Będzie to zespół bardzo młody z Wrocławia, Oxford Drama. Ten zespół wydał bodajże drugą swoją płytę już w tym roku. Jest to świetny album, serdecznie polecam, mamy właśnie go sobie przesłuchać. Zdecydowanie nowością są zajęcia jogi, które poprowadzi Katarzyna Buchacz, certyfikowana nauczycielka. To świetna propozycja dla wszystkich, którzy chcą zatroszczyć się aktywnie o swoje zdrowie psychiczne. O godzinie 18, co drugi tydzień w środę, a więc to też fajna okazja do tego, aby wejść w taki świat trochę medytacji, kontemplacji i jakby takiej współpracy ze swoim ciałem. Pierwsza joga na tarasie już 14 lipca, natomiast oficjalna inauguracja Strefy Komfortu przypada na 22 czerwca, czyli na najbliższy wtorek, a będzie to projekcja horroru pod tytułem Midsommar w biały dzień. Godzina 20.30 to oczywiście umowna godzina rozpoczęcia seansu, bowiem organizatorzy wyjaśniają, że ten rozpocznie się, gdy tylko będzie ciemno. Chciałbym, żeby po prostu ludzie czuli się tutaj swobodnie, żeby przychodzili tutaj po to, aby doświadczyć kultury, ale również, żeby właśnie naładować baterie, żeby odpocząć, no i żeby poznawać sprawy, o których do tej pory może nie słyszeli, nie wiedzieli, tak jak na przykład bardzo ciekawe zespoły, młode zespoły, które tutaj zapraszamy. Nie zabraknie również warsztatów dla najmłodszych, którzy będą mogli spróbować tańca współczesnego, ekspresji rysunkowej, stworzenia abstrakcyjnej kompozycji czy pocztówki przy użyciu techniki kolażu. Wszystkie wydarzenia są biletowane, wejściówki można nabyć w kasach elektrowni. Dotychczas Strefa Komfortu urzekała efektownym, a przede wszystkim klimatycznym anturażem i nie inaczej ma być tym razem. Rozwieszone jest specjalne oświetlenie, są takie bardzo klimatyczne żaróweczki, rozciągnięta jest zielona trawa. Można się napić swojego ulubionego napoju, posiedzieć na leżaku, posłuchać muzyki i zobaczyć film, a więc wszystko sprzyja temu, aby właśnie, tak jak wspomniałem, naładować sobie akumulatory. Bilety na projekcje filmowe i jogę kosztują po 8 zł, natomiast wejściówki na koncerty zakupione w przedsprzedaży to koszt 15 zł. W dniu koncertu można je nabyć za 20 zł.